Dzień dobry. Polska mówi dzisiaj o bezpieczeństwie w miejscach użyteczności publicznej, a moim gościem jest pan Marek Przewoźnik, były antyterrorysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak naprawdę nie zdajemy sobie z tego sprawy w dzisiejszym świecie, szczególnie w Polsce, bo na szczęście jeszcze w Polsce jest bezpiecznie i oby jak najdłużej tak było, oby zawsze tak było, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, że idąc choćby na zakupy, stajemy się tak zwanym miękkim celem. Co to jest ten miękki cel, skoro tak czujemy się bezpieczni? Jesteśmy takim pierwszym elementem, który jest najbardziej narażony na ewentualne zagrożenie. Mówimy tutaj zarówno o takim najprostszym zagrożeniu ze strony innych osób, chociażby napastnik z nożem, chcący zabrać nam portfel, aż po działania terrorystów z użyciem broni, z użyciem materiałów wybuchowych. No dobrze, no to jak się zachować? Bo tak naprawdę nikt nas nie szkoli, nie ma żadnych pogadanek w telewizji. No, gdzie można dowiedzieć się, w jaki sposób zachować się, gdy ktoś do mnie mierzy z pistoletu, a jak się zachować, gdy jakiś nastolatek albo jeszcze młodszy chłopak stoi przede mną z nożem i chce sprawdzić zawartość mojego portfela? To wszystko zależy od sytuacji. W przypadku wspomnianego nastolatka z nożem, najważniejsza perswazja, zachowanie, utrzymanie dystansu takiego bezpośredniego, informowanie innych osób, czyli krzyk, że coś się dzieje. Najważniejsze, żebyśmy tego nie ukrywali, bo często dochodzi do sytuacji takich, że podchodzi napastnik z nożem, przykłada nóż, oddaj portfel. I co robimy? Po cichu wyjmujemy portfel. Samo krzyczenie, zwrócenie na siebie uwagi, że coś się dzieje, najlepiej w takich sytuacjach krzyczeć. Nawet pożar. Bo jednak na zagrożenie hasło policja pomocy, czy pomocy czy ludzie wiele, tak nie wiele osób właśnie nie reaguje, tak, to prawda. A jednak na tego typu rzeczy już ludzie reagują. W przypadku zagrożenia z bronią aktywnych strzelców wchodzących gdzieś do centrów handlowych czy do jakichś tam pomieszczeń, co jest bardzo istotne. Takie trzy podstawowe zasady. Uciekaj, ukryj się, powiadom. To jest uciekaj, bardzo ważne. Ukryj się, powiadom. Dokładnie. Najważniejsze, oddalić się z miejsca, oddalić się z bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli mamy strzelca, który wchodzi i strzela do wszystkich osób poruszających się, staramy się wykorzystać elementy infrastruktury, uciekać, chować się. Jak najszybciej oddalić się z bezpośredniego zagrożenia. Jeżeli oddaliliśmy się na jakiś tam dystans, chowamy się. I udało się. I udało nam się, chowamy się w jakimś pomieszczeniu. Tam staramy się zamknąć drzwi, tam staramy się zabezpieczyć, żeby nikt tam więcej nie wszedł. Siedzimy tam do czasu, aż nie odnajdą nas tam służby. Co jest bardzo istotne w tym wszystkim. Jeżeli jesteśmy bezpośrednio na linii strzału, to czasami zwykłe obniżenie sylwetki, położenie się na chwilę, przebiegnięcie gdzieś za jakiś załom, za ścianę spowoduje, że już będziemy przez chwilę bezpieczni, bo napastnik wchodzący, on też szuka sobie celu. Jeżeli on widzi, aha, tu mi przebiegają, to on stara się wszystkich trafić. On nie będzie czekał, aż my się tam wychylimy zza tej ściany, no bo wiadomo, że to jest też ale czas. Ale jednocześnie padając tracimy jakby mobilność, tracimy możliwość szybkiej ucieczki. Czasami na chwilę tak, natomiast mówię tutaj o takim bezpośrednim zagrożeniu. Jeżeli mam skierowany w siebie karabin i jest to na dużym dystansie, w siebie pistolet, to czasami odskoczenie gdzieś za ścianę, położenie się spowoduje, że już ten napastnik, aha, już nie ma przed sobą dużego straci celu. Zainteresowanie. Dokładnie tak. On szuka sobie kogoś innego, kto się porusza. A to nam pozwoli, żeby dalej uciekać, żeby móc złapać jakieś pomieszczenie gdzieś, gdzie się będę mógł ukryć. I dopiero jak udało nam się ukryć w takim pomieszczeniu, co jest istotne, wyciszamy telefony, żeby nie hałasować, żeby nie krzyczeć, nie rozmawiać z kimś, jeżeli ktoś tam jeszcze jest. Najważniejsza cisza. Stamtąd dopiero możemy powiadomić służby. Możemy zadzwonić, powiedzieć, jest tak i tak. Czasami warto zostawić nawet włączony telefon. Właśnie nie rozłączać się, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. Żeby, jeżeli ja nie mam możliwości prowadzenia rozmowy, to żeby ten operator, z który drugiej mnie odbierał, strony mógł słyszał, co się dzieje. Dokładnie, prawda? Więc to są takie bardzo istotne elementy. Oczywiście zawsze powtarzamy, jeżeli już nie ma wyjścia, a mam bezpośrednio przed sobą napastnika i nie mam innej możliwości, to czasami lepiej zaatakować
i to wykorzystując wszystko, co tylko mam pod ręką, cukiernicę, kubek, długopis, cokolwiek, czy nawet uderzając rękami, tylko po to, żeby przeżyć. No, to ale musi to być jest taka... ostateczność. To jest ostateczność. To jest tylko w momencie, kiedy jest już bezpośredni kontakt, nie mam innej możliwości. Jakikolwiek mój ruch spowoduje, że ten napastnik nie dopadnie, więc to już będzie, to będzie koniec. Dziękuję serdecznie. Takie proste ABC zachowania się w sytuacji bardzo niebezpiecznej, zagrożenia terrorystycznego. W Polsce mówi, a przedstawił to pan Marek Przewoźnik, były antyterrorysta.